Hej, witam was bardzo gorąco serdecznie, nazywam się Kuba, kolejny wywiad na moim kanale. Dzisiaj waszym i moim gościem jest Grzegorz Nowasiewicz, Pomost Technik 2 Warszawa. Pierwsze pytanie, pochodzisz z Jaworzna, jak zaczęła się twoja przygoda z piłką? No, moja przygoda z piłką zaczęła się w wieku 6 lat. Wynalazł mnie trener Grzegorz Stadler na jednym z podmiejskich boiskach. No, zacząłem chodzić na treningi, przechodziłem testy. No i już 7 lat grałem w Szakowiance Jaworzno. Jak pojawiła się ta propozycja z Ruchu Chorzów? Obserwowali cię dłużej, nie wiem, jakiś trener cię oglądał, czy jak była twoja reakcja na takie pierwsze zainteresowanie? No na pewno satysfakcja, że taki klub jak Ruch Chorzów się mną zainteresował. Zobaczyli mnie na jednych z turniej halowych. Pojechałem na testy, przyjęli mnie. Było. Podczas swojej gry w Szakowiance wcześniej troszkę grał Maciek Iwański. Czy był twoim wtedy idolem? No, grał na mojej pozycji, to obserwowałem go, jego ruchy na boisku, jak i poza nim też. Jaka jest twoja ulubiona pozycja na boisku? Bo grasz, możesz grać na 10, na 8. Futbol menadżerzy ustawiają cię na 8 i jak? No, najlepiej czuję się na 10, ale czasami trzeba też czekać na podania. Na 8 lubię rozgrywać. Jasne. Jak twoja sytuacja klubowa? Rozmawialiśmy przed kamerami, że zostajesz raczej w Legii, ale były promocje z Dolkanu, miałeś tam próbny mecz, też kilka stykę słyszałem, coś z nimi było. Coś nie wyszło. No tak, chciałem na wypożyczenie, żeby się ograć. No ale nie wyszło, zostaję w rezerwach Legii i będę walczył o jedynkę. Wszystkie rezerwy klubów z Ekstraklasy nie awansowały dalej. Legia 2 też. Zabrakło troszkę punktów, zabrakło troszkę doświadczenia. Co było tym głównym czynnikiem do tego? Bo wiemy, że jednak siłowa gra, prawda? Bo tam też doświadczenie tych ludzi, bo jednak to są ludzie, którzy mają plus tam 30, tak, też tak. Troszkę mniej, no i też siła tych ludzi. Co spowodowało to? Brak doświadczenia, brak fizycznych przygotowań? No na pewno, tak jak mówisz, że też zabrakło doświadczenia, tej fizyki trochę, ale spokojnie, mamy drugi sezon. Uczymy się teraz i spokojnie myślę, że damy radę. Jak chodzą takie słuchy w Legii, że oficjalne stanowisko jest takie, że dają ci szansę się ograć, żebyś jeszcze nie jesteś gotowy na wejście do pierwszej drużyny, a nieoficjalne informacje są też takie z Twittera, że trener Berg nie widzi cię w pierwszym zespole pod względem twoich warunków fizycznych na tą pozycję 10. Rozmawiałeś rozmowę z trenerem, miałeś rozmowę z prezesem, z dyrektorem sportowym, jak to wygląda? Czy możesz powiedzieć, że tak? Nie rozmawiałem z nikim. Nie rozmawiałeś z nikim. Miałeś dobrą końcówkę sezonu, kilka goli, dobre mecze. Co spowodowało to, że w chwili forma przyszła, czy to przyzwyczajenie już do gry w trzeciej lidze dopiero teraz mogło odpalić? No, myślę, że to przyzwyczajenie w trzeciej lidze z każdym meczem było coraz lepiej, no, jestem z tego zadowolony. Przypominasz sobie swój najlepszy mecz? Oglądałem kilka meczów z reprezentacji, tam chyba jedną bramkę główką strzeliłeś, to chyba i pierwsza, i ostatnia, czy jeszcze masz plany, jak Andrzej Duda, strzelić kilka goli główką? Nie no, wiadomo, że mam. Planuję strzelić tych goli główką. No, na eliminacjach U17 graliśmy z Bułgarią, wygraliśmy 2-1, strzeliłem gola i asystowałem w 80 minucie w ostatniej, bo 2x40 w juniorach wtedy graliśmy. Najlepszy kumpel szatni? No, ze wszystkimi się bardzo dobrze komunikuję, a tacy najbardziej to myślę, że Robert Barcza, Kamil Lanczewski i Rafał Makowski. Najlepiej się dogadujemy. Trudno jest pogodzić treningi z liceum, bo chodzisz jeszcze do jednego liceum z Legii, tam do Lotnictwa Opolskiego chyba, jak dobrze się orientuję. Jak to jest pogodzić? Lekcje, treningi o różnej porze dnia, mecze? No, rano mamy treningi, tutaj jesteśmy na Legii, mamy śniadanie, później trenujemy tam do godziny 11. 11.20 zabiera nas autokar do szkoły, no i tam jemy obiad i się uczymy się. Mam też kilka pytań z Facebooka. Pierwsze pytanie to, komu kibicujesz na Mistrzostwach Świata? No, kibicowałem Portugalii. Mieli bardzo dobry zespół, no skończyło się, wiemy. No i teraz myślę, że Holandia może namieszać teraz, naprawdę. A jeżeli patrzysz teraz na piłkarzy, na Mistrzostwa Świata, na kim bardziej chciał się wzorować? Może z Holandii na Schneiderze, ale tutaj troszkę inne warunki fizyczne, nie wiem, Messi. Wiem, że Götze jest jeden z moich piłkarzy. Götze jest moim idolem i tak, piłkarz Realu Madryt, Luka Modric. Wzoruję się na nich, oglądam ich mecze, ruchy. Grasz w FIFA? Gram. Twój ulubiony zespół, miałem Foot na przykład, też może grasz? Arsenal. Kibicuję im od 2004 roku. Czyli od czasów Thierry Henry'ego, tak? Tak samo jak ja. Real czy Barcelona, też było takie pytanie. Real. Masz Twittera. Co ciebie zachęciło do tego, żeby założyć Twittera, żeby być troszkę większym komunikowanym ze światem, jak Brzeziczek bardzo często robi? No, myślę, że komunikowanie się z osobami z innego środowiska, tam dziennikarze, inni ludzie, co słychać u mnie po prostu.
Tak jest. Czy miałeś jakieś oferty z klubów z Ekstraklasy? Czy były jakieś zapytania, czy były jakieś rozmowy z tymi klubami, albo czy też z zagranicy było jakieś zapytanie? Nie, nie miałem żadnych teraz propozycji. Czyli nie wiesz, albo menadżer nie powiedział ci o tym? No, może też tak. Pojawiło też się pytanie z Facebooka, ja chciałem odpowiedzieć na nie sam, ale przekażę ci je, bo można się tutaj bo było tutaj pytania. Wszystko idzie? No można, no to co? No. Pojawiło się takie pytanie z Facebooka, czy jakby była oferta z Lecha Poznań, co byś na nie odpowiedział? Chciałbym powiedzieć, że tylko stamtąd przychodzą do nas, bo jednak warunki są może być zupełnie inne, ale odpowiedz. Zależy, jaka by była sytuacja tutaj ze mną w klubie. No, my jesteśmy piłkarzami, tak? Jasne. Idziemy tam, gdzie będziemy grać. Ale mieszkasz już w Warszawie od kilkunastu lat. Nie wiem, jakieś miejsce twoje ulubione w Warszawie, gdzie lubisz operować, najbardziej oprócz Łazienkowskiej oczywiście. Mhm. Poznałeś już dobrze miasto, co możesz o nim powiedzieć? No, miasto jest naprawdę, robi wrażenie, bardzo fajnie wygląda. No, lubię na Starówkę chodzić bardzo. Rodzice też jak przyjeżdżają, to wybieramy się na Starówkę. A byłeś już na ulicy Mazowieckiej? Tam wiesz, o co mi chodzi, o enklawę? Czy nie, nie, tam jeszcze nie byłem ani razu. Jeszcze nie. I nie zamierzam. Nie. Prawko robisz? Masz? Jeszcze skończyłeś 13 lat? Tak, czy... tak. Jeszcze nie zrobiłem, ale zamierzam się zapisać. Powoli, wszystko systematycznie. Twój cel, pierwsza drużyna. Będziesz nieprawdopodobnie to sterał w tej trzeciej lidze. Jak myślisz, jak teraz ten sezon myślisz? Czy ten sezon teraz w trzeciej lidze będzie lepszy niż ten poprzedni? Czy będziecie mieli, macie więcej doświadczenia? Co chcecie osiągnąć w tej trzeciej lidze? Czy zdominować ją, czy wyjść z pierwszego miejsca pewnie i awansować do drugiej ligi? No, zobaczymy z czasem, jak to będzie, ale myślę, że chcemy grać o awans, chcemy awansować do tej drugiej ligi, no. Nie ma innego celu. Moim waszym gościem był Grzegorz Tomasiewicz, piłkarz Legii 2 Warszawa. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.